Wiertarka. Taka fajna. Tu potrzebna była redukcyjna. I automatyczny posuw. Dmuchniemy z 1,5 bara pewnie. To na 1,5 bara z 500 koników będzie? No, będzie. Ochuchan na klemę. Teraz odpali. Siemanko, poniedziałek. Dzisiaj my walczymy tutaj z gruzem. Już żeśmy tutaj ładnie wyporządkowali. Koryta już zostały tutaj usunięte. Rafcio kuje. Także co? Tu jeszcze no zostały takie garby. Tutaj się takie było fajnie zalane. Podjeżdżało się taczką. Wjeżdżało i za koryta kiszoneczkę się nawoziło. Także tu były końskie koryta. I teraz tutaj ładnie postawimy ściankę, tu na środku tego, taką działową. I takie tutaj kwadratowe pomieszczenie, tam jest tokarka okryta, tu będzie ścianka, tutaj przesuwne takie wrota, wszystko będzie ładnie pomalowane, oświetlone, będzie tokarka. Chodź Rafcio, może pokażemy. A, tu jest esiok i tutaj tyle gruzu wywieźliśmy. O. Tyle gruzu ładnie. Teraz betoniarka stoi już, czeka, będziemy betonować. Władkiem wyjechaliśmy, zapalił. A teraz wam pokażemy jeszcze coś. To jest 60, to już widzieliście na poprzednich materiałach. O, zobaczcie. Wiertarka, taka fajna. Polska wiertarka, światło, działa, możemy pokazać działanie i automatyczny posuw. Ruchomy stół tutaj mamy. Rafcio, zademonstruj ruchomy stół. Tak się ładnie obraca, góra, dół też. Tu mamy obrotowy. No petarda. Tego nam było trzeba już od dawna. Także tamto pomieszczenie będzie tokarka, wiertarka. I słuchajcie, jeszcze też będzie frezarka. Ale za frezarkę dopiero wpłaciliśmy zaliczkę, bo jesteśmy spłukani już teraz chyba maksymalnie przez te wszystkie zakupy. I co? Frezarka też będzie, także już no, będziemy mieć duże możliwości. Słuchajcie, dzięki za noże, bo już dwie osoby podesłały nam noże, które tam zbywały. Ewentualnie, jeśli, sorry, że tak w sumie może ktoś powiedzieć, że wołają na widzów i tak dalej. Ale może akurat komuś z was zbywa takie wiertło i tak dalej. To chętnie odkupimy. Chętnie odkupimy. Albo przyjmiemy. To jeśli... jest wiertło 32. By nam się przydały takie rozmiary mniejsze, tam jak 14 na przykład, żeby nagwintować na 16. Takie w sumie standardowe jakieś rzeczy. Później 16,5, żeby sobie rozwiercić pod otwory, właśnie pod śrubę 16. I właśnie na taki stożek. Nie wiem, jaki to jest stożek, ale tu mam kategorię piątą, ta tulejka z zewnątrz. A to nie wiem, czy to będzie czwarta, czy trzecia. Jak to się mierzy, nawet za bardzo jeszcze nie wiem. Ale to jest piąta, a to nie mam pojęcia. Także taki stożek, jak to wiertło, mamy w tokarce. W wiertarce. Coś takiego.
Bo do mniejszych wierteł, no to już wtedy będą potrzebne te tylejki redukcyjne, tak samo jak tanie. Ale no chociaż to, albo później uchwyt do zwykłych wierteł też będziemy musieli mieć. No, jak ktoś coś fajnego ma w sprzedaży, żeby odsprzedać, no to... Albo chociaż gdzie można kupić coś dobrego, nie? Bo dużo też tak. Osób nam podsyłało, a tutaj słuchaj, z AliExpress tam noże z wymiennymi końcówkami, a tutaj to, a tutaj tamto. Tutaj mam jeszcze takie coś, to właśnie od tego pana, co nam wysłał noże. Ale tu jest jeszcze mniejszy stożek niż na tym wiertle. O, i już by potrzebna była redukcyjna. Mhm. Tu też na jakąś tam odpowiednią grubość tylko wiertła, czy coś sobie można wkręcić i zacisnąć. I też fajny uchwycik. No dobra, to tyle. Ten wpadnie frezarka, to też wam pokażemy. Po to robimy tam to pomieszczenie, żeby tutaj nam trochę by zagraciło to wszystko, a tam będzie pomieszczenie typowo wiertarka, frezarka, tokarka i nic więcej. Tu latem będziemy też chyba ten garaż ocieplać. W komentarzach piszecie, wstaw tasę kozę i będzie ciepło w garażu. No zobaczcie, jakie tam widać słońce. Zobaczcie, jakie to są dziury. Tutaj wrota no, też... Ktoś tam w jednym odcinku nam napisał w komentarzu, że śnieg pada. Faktycznie jak zawiewało wiatr, to aż tamtędy, mimo że dach jest wysunięty, to przelatywał śnieg. Tak, także trzeba to uszczelnić. Na tą blachę u góry rzucimy może pianę, nie, Rafcio? Tak. To też będą ogromne koszty. Może wiecie, kto tam ewentualnie się takimi usługami zajmuje? Może ktoś z was chciałby tak. Nam wykonać taką usługę? To tutaj taka piana, no i pewnie będzie dookoła też trzeba jakiś styropian, nie? Wrota to nie wiem, czy chcielibyśmy nowe, takie fajne do góry, no ale no to kupa kasy. No a może te się docieplą na razie i tak sobie no, będą, nie? Chociaż na przykład te jedne jakby zrobił, gdzie tu się więcej wjeżdża na takie lepsze, a... Tak, a tutaj by tylko ocieplił i tak zostawił. Także zobaczymy i wtedy piecyk ma jakiś sens, bo my mieliśmy tutaj piecyki, tam jest nawet dziura, widać tam zatkane szmatą. I tu była rura, ale to tylko koło pieca jest chwilę ciepło, walić trzeba do niego pełno tam węgla, a i tak w sumie w garażu się nie nagrzeje. Nic to nie daje, szkoda marnować po prostu opału, nie? Dobra, także co? Piękna pogoda, mróz, ale słoneczko świeci. A więc co, my się bierzemy do roboty. Mróz? Nie chyba, nie? Czy jest na plusie trochę? Takie zero chyba, nie? W słońcu tak się roztapia. Także bierzemy się z... Tak, bierzemy się z powrotem tutaj. Tu słuchajcie, Cerix stoi i czeka. Słuchajcie, prawdopodobnie w tym tygodniu będziemy mieli już tłoki i korbowody. I blok, mamy drugi blok do Cerixa. Zakurzony cały, ale to będzie groźny zawodnik w tym roku, bo blok prawdopodobnie przygotujemy dół silnika, głowicę nie i turbo też nie, zostanie na razie to turbo co jest, ale prawdopodobnie dół silnika będzie przygotowany już na jakieś 700-800 koni, także spróbujemy zrobić ten dół w tym sezonie, dmuchniemy z 1,5 bara pewnie i zobaczymy jak napędy, ale myślę, że Rafcio na 1,5 bara z 500 koników będzie? No, będzie. Będzie, nie? Będzie coś, nie? Ale to niebawem, jak przyjdą tłoki, to wam pokażemy. Czekaliśmy na nie chyba ze 3 miesiące. Ale to wiadomo, ze Stanów Zjednoczonych musiały iść. Dobra, dosyć gadania. Rafcio, jeszcze zademonstrujemy, jakim mamy... Nie kujemy ręcznie, pokaż młot. Pożyczony mamy od kolegi Szymona, tak? Tak. Szymona pozdrawia. Pozdrawiamy Szymona. Bez tego mota to nie chyba by nie robota. I ten. Zaprezentuj Rafcio działanie. Zresztą myślę, że wszyscy z was już raz to wiedzą. Ręcznie by był problem, a tak to tutaj mamy, wybierzemy teraz sobie tutaj troszkę ten, urównamy to, postawimy tutaj ściankę, ładnie obtynkujemy
i gdzieś za jakieś 3 tygodnie może będziemy tutaj zalewać beton chyba z gruchy. Bardzo dużo osób też w komentarzu pisało, jaki ten beton ma być. Także dzięki, bo nam jest to zależne, żeby było ładnie gładko. Żeby jak coś skapnie, czy coś spadnie, to żeby można było to znaleźć, zetrzeć ładnie, żeby było czysto. Dobra robota, chłopaki. Kiblu jest czysto. Nawet ładnie pachnie. Mam tylko jedną uwagę. Żeby olej nigdzie nie kapał, żeby był po prostu... Wymogi takie jak w warsztacie samochodowym muszą być zachowane i tak dalej. Dobra, do roboty. Słuchajcie, spróbujemy odpalić Esioka. Nowy akumulator. Jak będzie jakiś nabywca, to będzie miał nóweczkę. Zobacz, cały w śniegu, tylko siedzenie. Troszkę odpaliśmy. Dobra, to jest, dobra. Który jest plus, który minus? To jest dobre pytanie. Który jest plus, który jest minus? Na akumulatorze jest wiem. Dobra, jest nawet napisane. Jest nawet napisane? Dobrze, no, wszystko fachowo zrobione. Plus. Nie odpali nam? Ja nie wiem. Znaczy w sensie teraz, jak dlaczego? Podłączysz prąd? A, nie. Czy jakieś tu... Te kable zeszczerniały? Na słońcu go postawimy, się ten troszkę odtaje. Przykryć trochę. Trochę mało wiela. Dobra. Ciekawe, czy będą znowu opony piszczały na trawie. Odprężnik? Tak jest. Tak. Czy tak, tu trzeba napompować? Dobra, nic na razie. Patrzymy, co się będzie działo. Chyba dętka akumulator. Wyssało go w garażu? Mogło go wyssać. A miał być taki spektakularny odpał. Ja no, bo ruszyć. Nie, no dętko, nie? Ale poruszaj się tam kablami, może słabo tam no gdzieś. Dobra. Przy akumulatorze. Coś nie masuje. Czekaj. To ja nie czekam. Raczej nic to nie daje. No to trudno, trzeba podłączyć akumulator i spróbować za chwilę. Dobrze. Ciemno. Ale działamy cały czas. Rafał tutaj.
O, mamy taką ubijareczkę własnej roboty. Robił nam wujek Sławka, znaczy nam. To jest wuja Sławka, tego co nam zawsze wszystko obspawuje. Taka fajna, pod spodem też można przykręcić taką gumę. Pokażę wam tą gumę. O. Taka guma i wtedy można sobie kostkę. My do kostki używaliśmy też tego. Także wybraliśmy i teraz ubijamy i tutaj będziemy wylewać taki prowizoryczny fundamencik, bo tu będzie ścianka działowa. Teraz w następny weekend, ten przyszły weekend przyjedzie Przemek Kopaczyk. Pozdrawiamy cię Przemku, nasz kumpel. Będzie stawiał tutaj, my będziemy robić napęd, a Przemek będzie stawiał ściankę działową. I co? Tu będzie właśnie ścianka. Tutaj też i potem wrota i wjeżdża tutaj nowa wiertarka i frezarka. No i tokarka już jest, ale tokarkę będzie trzeba na chwilę wystawić, bo tam będzie też zalane i beton będzie z gruchy, także mocno. W życiu jakoś trzeba powoli pchać ten wózek, nie? Sam się pcha, zobacz, mogę puścić. Czy dobry wózek kupi, to sam idzie. Co? Czy dobry wózek kupi, to sam idzie. No tak. Jedziemy ze żwirem teraz. Żwirek i mój komorek. Starczy teraz urabiaj beton. Dobra. Ładnie, widać. Czujesz nagrywanie? No, nagrywam się. Nagrywasz mnie? No tak. Pakuj, wsiadaj. Wszystko co robimy trzeba nagrywać. Staliśmy się popularni, to jest taki serial już się zrobił z tego. Zobaczymy czy na mrozie, minus 6, Pesiok zagada. Sprawdźmy. Chyba, że zamarł ze zyszny. Pochucham na klemę. Teraz odpali. Jest. Dobra. Dobra, czy przejmij styl? Bo ale to Mahindra. Nawet styropian położyłem ci na ten. A jak go będziesz gasił, Paweł, to ten. Tu przytrzymujesz, wciskasz do końca i musisz zgasnąć. No dobra. Bo widzę, że tu wszystko zamarzło. To... Jakiś luz był? To samo. To co mu jest? Rozrusznik stanął? A jego można na pych? W ogóle jakoś? Co przyniosłeś mi? No tak, na krótko. Thank you.
sobie starą. Patrz, coś się dostało. Brędki trochę dolać. Znowu trzeba pobudzenie mu dać. I tak Rafał jeszcze troszeczkę mordował się z tymi biegami, ale no niestety, minus 6, skrzynia zamarzła, czy tam jakiś ten wybierak, który tam jest. Ale na pewno Esiok działa, odpala, tak jak widzicie, zresztą wystarczy prąd i bez problemu zapali. W dalszym ciągu Esiok jest do kupienia, także jeśli coś, to zapraszamy na Instagram bądź najlepiej Messenger do nas odezwać się. Jeśli ktoś jest zainteresowany, to bardzo chętnie go sprzedamy, ponieważ no stoi, tylko się marnuje, a może ktoś z Was go wykorzysta. Jeśli dotrwaliście do tego miejsca, bardzo dziękujemy za oglądanie. Trzymajcie się i do zobaczenia już w kolejnych materiałach.